Dzień dobry. Wprawdzie nie wierzę, że to już początek, jeszcze będzie medytacja, ale mam taki poroniony pomysł na tajne komplety i na studia wyższe dla dzieci. Takie uczące jest to, jak trzeba biegać na zajęcia do innych pomieszczeń, trzeba szukać nauczyciela, trzeba się umawiać na każde zajęcia. W związku z tym tak sobie myślę, że gdyby otworzyć prywatną szkołę tajnych kompletów dla dzieci, żeby się uczyły same od wczesnej młodości, od tych, którzy wiedzą i od tych, którzy chcą, ale od tych, którzy nie mają uprawnień. Więc w związku z tym nie wolno im żadna działalność zarobkowa. Tylko po prostu nauka. Nauka dla nauki, dla wiedzy. I tak sobie pomyślałem, zainspirowany taką fantastyczną książeczką, którą sobie kupiłem, która tak naprawdę chyba jest książeczką dla nauczycieli właśnie, a nie dla uczniów. Bo tak naprawdę, żeby się uczyć, to trzeba siebie nauczyć przede wszystkim, żeby z niej skorzystać. I otworzyłem pierwszą stronę i czytam tak. Cześć, mam na imię Nikola. Razem będziemy uczyć się języka francuskiego. Opowiem Ci o swojej rodzinie, zainteresowaniach i codziennych zajęciach, a także o tym, jak spędzam wolny czas i święta. I teraz zaczyna się instrukcja obsługi samej książeczki. Jeszcze nie francuskiego, jeszcze żadnych informacji. Natomiast cała książeczka składa się z takich stron, na których jest obrazek, na którym są opisane wszystkie elementy w danym języku i pod spodem są zadania. Od razu na tej samej stronie są zadania. Jest tutaj pokazana lupa na dół książeczki. Na dole książeczki jest napis. Tam jakiś napis jest, w lupie pokazane jest, że o tym fragmencie będzie teraz opowieść tego wyjaśnienia dla nauczyciela. Albo dla ucznia, no ale że tak powiem nauczyciel uczeń, czyli ktoś, kto liznął, ale ktoś, kto jeszcze nie wie. W zdaniu, które umieszczono pod ilustracją w niebieskiej ramce, wybrany wyraz został umieszczony w szarym prostokącie. Odszukaj na ilustracji słówka w niebieskich ramkach i zastępuj nimi wyróżniony w zdaniu wyraz. W ten sposób utworzysz nowe zdanie. Analogicznie postępuj ze zdaniem w pomarańczowej ramce. Oczywiście trzeba wiedzieć, co to jest ramka, co to jest prostokąt i wiele innych rzeczy jeszcze, ale to oczywiście ten, kto uczy, to takie informacje posiadł i nie wiem skąd, by sobie z palca albo ktoś mu kiedyś powtórzył, powiedział, wytłumaczył. W każdym razie nauczycielem być, no to żeby być nauczycielem, to trzeba się uczyć na tajnych kompletach. Trzeba się bardzo starać uczyć. Tak starać uczyć, żeby biegać, żeby szukać, żeby właśnie jak na studiach. W związku z tym, będąc w podstawówce i zaczynając naukę francuskiego, to trzeba tak się uczyć, jak student. Trzeba zdobywać informacje na temat tego, jak się uczyć. Jest dużo jeszcze ciekawych, to był pierwszy akapit pierwszej strony tej książeczki. I oczywiście sama nauka jest bardzo interesująca tak naprawdę, bo język francuski jest bardzo interesujący. Ja pokażę teraz, jak to wygląda na następnych. Nie pokażę, ale opowiem. Jak wygląda na tych stronach już, że tak powiem, ćwiczebnych, czyli tych stronach prawdziwych. Już wstępu nie będę w tej chwili czytał. Może mi się go uda obrócić. Chociaż wstęp się by obrócił. Thank you.
przejść też do duszy, ale możemy zacząć od pierwszego rozdziału na stronie 6. Nie na pierwszej, tylko na 6. I ten rozdział nazywa się oczywiście tak, jak nikt nie wie, jak to przeczytać. Każdy czyta źle, a ja wiem i dlatego się podzielę i powiem, jak to się czyta. Ma fami. I teraz szukamy tego, co było w spisie treści, znaczy w instrukcji obsługi. Szukamy zdania na dole pod obrazkiem. Bo tutaj jest na stronie samej jest wielka rodzina, moja rodzina. Moja rodzina, po lewej stronie jest ma fami, czyli po francusku, a po prawej jest po polsku moja rodzina. I na tych dwóch stronach jest narysowane drzewo genealogiczne, to jest takie drzewo wszystkich ludzi w rodzinie i powiązań między nimi, czyli kto był dziadkiem, kto był ojcem, kto był matką, kto był babcią i z kim się babcia, dziadek, mama ożenili, czy za kogo wyszli. I to ci wszyscy ludzie są przedstawieni i są pod nimi podpisy nazw tych pozycji w rodzinie. To, że tak powiem, można się uczyć, jak jest tata, jak jest mama, jak jest dziadek, jak jest wujek. I to w tym momencie będzie tak właśnie, ta nauka będzie na tych dwóch stronach pierwszych. Ma fami, moja rodzina. Tu jest napisane. Dis-le en français, czyli powiedz to po francusku. Po lewej stronie jest Dis-le en français, a po prawej jest powiedz to po francusku. Czyli jak gdyby każdy może sam się uczyć. No jeżeli się nie nauczył, jeżeli się nie dowiedział jeszcze. I w tym zdaniu, teraz tym na dole, opisanym w instrukcji obsługi, jest tak. Le grand-mère de Nicolas s'appelle... I teraz w szarym prostokącie jest Chantal. Potem jest son grand-père s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre to jest też w szarym prostokącie, a więc w związku z tym będą to te szare prostokąty, to będą te do podstawiania jakichś innych nazw i imion, a całe zdanie trzeba będzie powtarzać z tym zmienionym imieniem. A na dodatek jeszcze, żeby było łatwiej, to jest wspaniałe po prostu, to jest fantastyczne, że pod spodem, pod tym zdaniem po francusku, które przeczytałem po francusku, no bo jakoś tam kiedyś go liznąłem, tego francuskiego, jest zapis fonetyczny, jak się czyta po polsku, to znaczy jak się czyta francuski, ale w zapisie polskim, czyli fonetycznie. Jest la grand-mère, czyli la spacja grand-mère, czyli jest, widać, że tu jest on oraz, że są dwa e, la grand-mère, to jest właśnie grand-mère, czyli grand-mère to jest babcia, to już tak od siebie. I tu jest dalej, jest napisane tak po polsku w transkrypcji fonetycznej: de Nicolas s'appelle Chantal. I jest oczywiście de, czyli za pomocą e jest napisane, a po francusku pisze się de, ale czyta się de, w związku z tym jest zapisane de. Nicolas s'appelle Chantal. Chantal, bo tak się czyta ten wyraz, który jest w szarym prostokąciku. A dalej jest e, son grand-père s'appelle Jean-Pierre. I tutaj jest tak właśnie to napisane. E, son grand-père przez dwa e s'appelle Jean-Pierre. I też jest rzecz z kropką, on
ogonkiem, B, J długie, 2 E, R, Jean-Pierre. I tak się to pisze, czyta po francusku. Oczywiście jak Polak czyta po francusku, tak, że tak powiem, nie do końca tak jak to czyta Francuz, no ale Francuz na pewno robi to lepiej i właśnie tego się będziemy uczyć. To znaczy my wszyscy, ja też. Oczywiście tego się będę trzeba uczyć od Francuza, który wie, jak to się wymawia tak naturalnie po francusku. No i to jest, tak, że tak powiem, pierwsza lekcja obsługi książeczki do nauki francuskiego. Za pomocą transkrypcji fonetycznej. Fantastyczny pomysł i pierwszy punkt spisu treści, znaczy nie spisu treści, instrukcji obsługi. I to już chyba na dzisiaj starczy, ponieważ dużo tego było, a jest bardzo ciekawa książeczka i jest dużo, dużo, dużo rzeczy do czytania, do powiedzenia, do ćwiczenia, do powtarzania. Każda lekcja ma, że tak powiem, można spędzić na niej całą godzinę. Oczywiście z jednym uczniem albo z 10 uczniami, to już jak gdyby, jak się zorganizuje ten tajny komplet. I w tym momencie można już zacząć się bawić w ćwiczenie wymowy pierwszego zdania po francusku. Dziękuję.